Witamy w naszym sklepie. Tak jest. Wszystko jest za złotówkę. Tak. A dzisiaj będzie odcinek o naszej domowej, kurzej apteczce. Chcieliśmy się z Wami podzielić, jak działamy prewencyjnie, niekiedy też ostro. Niekiedy też ostro, czym się tutaj posiłkujemy w naszej malutkiej, skromnej hodowli kurek. To jest 2 lata wniosek. Doświadczeń, czytaniu wielu forów, książek. A przepraszamy, telefon. Powinniśmy wyłączyć telefon, ale zawsze tak jest. Zapominamy. Nie jesteśmy ani w aptece, ani w kościele, ani w teatrze, ani w kinie. Dobrze. Jesteśmy na serialu przyziemnych, więc tu się dzieje. Tak, wracamy do tematu. Kochanie, może bo to jest swój taki bardziej konik. Dobra, wiecie co? Żeby to było jasne. Pokazujemy, co używamy dla kurek. Wszelako i w karmie, i jako dodatki, i jako, tylko jako w miejscach, w stanach chorobowych. O tym Wam po troszku opowiemy, natomiast każde albo wiele z tych rzeczy już było w filmikach, albo zrobimy o tym odpowiednio długi filmik, żeby połączyć również inne metody. To jest taki mniej więcej zbiór rzeczy, których używamy na co dzień, albo no nie, no niektórych nie używamy na co dzień. Tak. Natomiast, no, żebyście mieli. No, można już to zbierać, a później Wam wszystko powiem już ze szczegółami. Dlaczego może ten filmik w ogóle robimy? Niektórzy z Was mogli nie oglądać naszych poprzednich odcinków, w których wspominaliśmy, że mieliśmy no, chorobę i mieliśmy problem, mieliśmy upadki. I no, walczyliśmy z tym. Wydaje mi się, że chyba teraz daliśmy radę. Drugi tydzień, albo kurki damy radę. Drugi tydzień nie widzimy już smutnych kurek. A na początku było tak, że były zawsze po 3-4, później już po 2. No i w ostatnim czasie nie mamy upadków, wszystko wróciło do zdrowia. Nieśność o dziwo jest na tym samym poziomie, ale możliwe, że te same kurki, które były już chore, po prostu nie niosły. Myśmy widzieli, że są, a zdrowe cały czas niosły, więc jakby tak. Nieśność się nie zmieniła. Ale kurek troszkę nam, mieliśmy upadków, niemało. Jeszcze na szybciutko, młode kurki zostały za wcześnie przeniesione do starych. One były chore, nie miały pełnego upierzenia, rozchorowały się bardzo i zaczęły zarażać nasze podstawowe stado. My reagowaliśmy tylko czosnkiem, czosnkiem w płynie, no. I koncentratem z czosnku, który sami robimy. To pokażemy Wam również w tym odcinku, jak to się robi. Natomiast wzmocniło to stado, takie mamy wrażenie, może z tych 3-4, co zawsze były smutnych, zrobiło się 2, ale cały czas czuliśmy, że coś się kisi. I doszliśmy do kilku, że zaczynamy działać drastycznie. Więc Klaudia wyszukała na różnych forach taki lek. Piamogen. To chemia. Ale natomiast karencję ma na jajka 0 dni, czyli nie wpływa na jajka i na tkanki jadalne ma 2 dni. Ale no to jest dla niosek, więc my niosek nie zjadamy i 2 dni tylko karencji. Jest to najbardziej jakby chemiczny produkt, ale najbardziej, no nie wiem, delikatny dla kurek i dla nas później. Piamogen dajemy 7 gram. Mimo, że pojemnik jest 15-litrowy, my go nie uzupełniamy do końca. Dlatego, że chcemy, żeby to stężenie było na pewno wypite dzisiaj, a nie, wiecie, żeby kurki sobie z tym, nie wiem, po kałużach chodziły. Nie jest najlepsza pogoda w tym momencie generalnie na pojenie kurek. Wiecie dlaczego? Bo jest tak mokro, wszędzie są kałuże i kury, nie wiem, wybierają wszystko, tylko nie pojemnik z wodą. Może czują ten lek? Nie sądzę. Po prostu wiecie, łatwiej jest trochę śniegu zjeść albo sobie z kałuży się napić. Bardziej to może im się naturalne wydaje. No a tutaj widzicie, piłki już na nie czekają. Odnośnie właśnie jeszcze tego lekarstwa, no bardzo długo go szukałam na internecie i nawet rozmawiałam z weterynarzem i ona no też nie mogła mi polecić, no nie znała, nie wiedziała dokładnie, który jest taki bez karencji, no musiała się wczytywać wiadomo w skład. Tak, specyfiki bardzo rzadkie, ludzie mają, jest masę różnych lekarstw, które ludzie polecają, ale mało ludzi zwraca uwagę na karencję. A propos lekarstw, które znalazłam na forach właśnie kurzych i ludzie polecali. To była tylozyna. I jedno i drugie ma karencję na jajka dożywotnio. Rozumiecie, więc co to znaczy? Kura może stać i się ładnie patrzeć i uśmiechać. Jajka z takiej kury się nie zje. Więc naprawdę podając leki, które Klaudia wymieniła, zabijamy cały sens prowadzenia hodowli. Także nie, nasze zdanie jest ostre w tym, tak.
te dwa leki są absolutnie nie do użycia, są bez sensu. Dla kur rozdrobnych bomba, jak nie jecie jajek, nic z tego nie robicie. Jeżeli nie znajdziecie u siebie tiamogenu, również pokaż. Również możecie poszukać tialiny. Tialin jest to roztwór do podania w wodzie do picia. No niestety my tutaj u siebie nie mogliśmy tego dostać. Flimabend chemia. Zero karencji na odrobaczanie, taka zawiesina, takie gęste mleczko, ciężko się to rozrabia. Natomiast my tym odrobaczamy, jest to droższy produkt, naszym zdaniem bardzo dobrze działa. No i przede wszystkim, jak zwykle, chemia, która ma jak najmniejszy impact, w ogóle nie ma impaktu na jajka. Ale odnośnie chemii, zakupiłam już w tym roku nasionka wrotyczu. Tak, i tak. Będę, mam piołunu, jakieś takie. Mam ich bardzo dużo, więc będę je wysiewać i mam nadzieję, że na wiosnę będziemy mieć tyle. My mało mamy generalnie jeszcze warzyw, które mogłyby nas pomagać. Właściwie nic nie mamy. No. I dlatego musicie zrozumieć, my zaczynamy gospodarstwo, my zdajemy sobie sprawę o wielu ziołach. Natomiast w rotyczu tutaj w pobliżu nie widzieliśmy. Nie, i też nie mamy czasu, wiecie, jechać specjalnie gdzieś i go wypatrywać. Ale będziemy sadzić, wiemy, że to są tak, wspaniałe zioła. Mamy już nasiona. I będziemy wzbogacać ten nasz cały krajobraz o wiele, wiele roślin, które będą przydatne, ziół dla zwierząt, dla nas, dla owadów. Chcemy, żeby tu było bogato, jakby ten. Dobra, następne. Ardap to jest koncentrat, dosyć droga zabawka. Służy do zwalczania wszelkiego rodzaju robactwa. Tym nie psikamy kur, ale na przykład możemy psikać sprzęty, gniazda. Robi się zawiesina i ta zawiesina jeszcze przez jakiś czas działa i zabija te dziadostwa. Myśmy mówiliśmy Wam o naszych gniazdach, które będziemy zmieniać. Wiemy, jak to długo trwa. Natomiast te gniazda ciągle są, ale to był jeden sposób z wykańczania ptaszyńca i zadziałał. No, naprawdę bardzo wydajne i bardzo dobra chemia. To są jedyne trzy chemiczne medykamenty lub jakieś tam preparaty owadobójcze, które używamy i uważamy, że no warto. Jeśli już tam wszystko inne zawodzi, to i chcecie coś przyspieszyć i dać takie mocne uderzenie. Tak. To są rzeczy, które używamy. Dokładnie. A teraz no, a teraz wszystko, podstawy. Tak, wszystko co wzmacnia i również robi to, co robi chemia. Czyli tak, jeśli macie podejrzenia, coś nie za bardzo działa, są inne sposoby, które my używamy. Oprócz ciągle ziół, których nie mamy za dużo, bo to jest ważne. Będą zioła, będzie też, dojdzie tutaj pewne rzeczy, okay, dojdą. Okrzemka, dodajemy czasami, dodajemy okrzemkę czasami do jedzenia, nie za często, bo to jest ostre, nie chcemy podrażniać przewodu pokarmowego, ale to jest krzem, na pewno kurkom dobrze robi i jak prewencyjnie przeciwko ich robakom, na pewno im tamtą, kurki zawsze mają robaki, jak są na wolnych wybiegach, także prewencyjnie to troszeczkę je może wybić. No tak słyszeliśmy, że warto takie coś dawać. I mają kąpiel, czyli mieszanie popiołu z drzewa razem z okrzemką i wrzucić im to do kąpieli. Znaczy do kąpieli, no w miejscach, w których się kąpią. I one uwielbiają to i to wspaniale na ptaszyńca i piórojady działa, no bo wiadomo, to jest kąpiel w czymś takim dla kury jest mega istotna. Następne rzeczy, węgiel z drzew liściastych, który dodajemy do pokarmu, to pokazujemy Wam, to jest substytut wszystkich rodzajów koksydiantów. Po prostu węgiel łapie tą kubkę, zabija, wyciąga z kurczaka jakieś paskudstwa jak zjadł. Także no węgiel uważamy absolutnie musi być podawany. Koksidin jest to mieszanka paszowa uzupełniająca, właśnie też na koksydiozę, poprawia wskaźniki efektywności odchowu, zwiększenie odporności na infekcje pierwotniacze, bakteryjne, grzybiczne i wirusowe. Jest to koncentrat naturalny z różnych wyciągów, z różnych ziół. Oregano, bazylii, jakichś tam innych, to sobie możecie poczytać. Jest to drogi produkt, jak wszystko, co jest takie organiczne. Natomiast jak widzimy, że coś się dzieje i węgiel już nie pomaga, troszeczkę tego dodajemy do wody. Natomiast to się dodaje na samym końcu, bo cholernie się pieni. Także od razu Wam mówię. Tak, to tak jakbyście wannę mieli z bąbelkami. Prosta sprawa. To jest czosnek z jeżówką purpurową.
I my go bardzo polecamy i tą firmę właśnie Garlin Plus uważamy, że jest bardzo dobra, wydajna, mocno pachnie tym czoskiem. Niektóre mieliśmy wrażenie, jak kupowaliśmy, że wiecie, tak jakby rozcieńczone, że ktoś robił koncentrat, ale trochę więcej wody wlał. Tak, ale mimo wszystko to dodajemy zawsze, regularnie do paszy. Tak, to jest zawsze tak, do paszy. Natomiast zimą teraz ja robię kurką eliksir młodości czy żywotności. I właśnie biorę tutaj przepis od pani Teresy Majewskiej z drobiarstwa niekonwencjonalnego. Czosnek podany jak najszybciej i najbardziej naturalny sposób jest najlepszy, bo w tym momencie no sproszkowany czy taki no, płynie, to są koncentraty, no, które mają okres ważności, prawda? Dokładnie. Natomiast no wiecie, czosnek czy chociażby cebula zawierają selen siarczany, które są grzybobójcze i to jest... Gdzieś czytałam na forach, że cebuli się nie daje. No jednak się daje. Warto przeczytać tą książkę, nie będę Wam cytowała, bo oczywiście, to nie o to chodzi, żeby przedstawiać książkę. Dokładnie, przedstawiać książkę, poczytacie sobie, ale tak jak mówię, dajemy na przykład na baniach taki 15-litrowy 150 gram czosnku. Ale to wszystko Klaudia pokaże ja w dalszej części. Tak, zrobimy dla Was ten koncentrat, dla nas też. Dokładnie, patrzcie. Widzieliście? To jest zdolniacha. Moimi też tak potrafi żonglować. Lecimy dalej. Migdałkami. Dobra. Lecimy dalej. Czyli mamy czosnek, mamy cebulkę. Mamy książkę. Mamy książkę. To co widzicie, to jest doktora Animalsa Probiotyk. Generalnie na zwiększenie odporności, trawienia i wszystkich jakichś probiotycznych bakterii w żołądkach. Dodajemy to do paszy, nie dajemy tego do wody, pewnie do wody też to można dawać. Specyficzny zapach. Znaczy? A taki średni bym powiedział. Pasza ładnie pachnie, jak się tego nie doda. Gorzej jak się doda. Dodajemy to, uważamy, że to wzmacnia, szczególnie nam zależy, żeby dodawać tego typu do broilerów. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że kurki nioski, czemu im tego nie dawać, to jest taki bonus. Czy polecamy tą firmę? Nie, nie wiemy. To jest nasza pierwsza flaszka. My musimy się jeszcze przyjrzeć kilku innym firmom i powiemy Wam, czy to jest dobre. Tą polecamy, bo mieliśmy dwa inne czoski i nam się nie podobały. Ta nam się cały czas podoba najbardziej. To nie wiemy, po prostu kupiliśmy. Ale co my to jeszcze tam mamy? Lecimy dalej. Oczywiście witaminy to są Dolfos Dolmix REDE. Takie jest chyba oznaczenie. To jest dla odchowu organicznego, czyli nie karmimy sztucznymi witaminami, tylko dajemy taki proszek, on wygląda troszkę jako krzemka, no bardziej to bogate jest. I to jest zawsze dodawane do pokarmu jaki robimy. Tak. Imbir i kurkumę, to wiecie, jak oglądaliście odcinki o paszy, że zawsze dajemy, tylko teraz w okresie zimowym jest to podwójna dawka. Jeżeli chcecie się coś więcej na ten temat dowiedzieć, odsyłam do filmu o paszy. Tak, tutaj mamy jeszcze dodatkowo cynamon. Cynamon podaje im, wiecie co, jak kurkum daje takie tricy, takie przekąski, na przykład zostało nam białko ze śniadania, ponieważ no, przy naszej diecie my mniej białka zużywamy, więc mam tutaj białko, skorupki też również pokruszone i kaszę manną, żeby to zagęścić. I dodaję tutaj cynamon. Przepraszam Ciebie, Klaudio. Tak? Szukam takiego... O! Bo jeszcze przypomniałem sobie, że raz dawaliśmy z sukcesem aspirynkę. A, tak. I to też, widzicie? To też. W trakcie, no bo dużo jest tego wszystkiego. Dużo. Po prostu człowiek tak nie łapie, no czasami. No my już mamy swoje lata, możemy nie łapać, tak. Co? No. Gotowanie na ekranie. Tak jest. Tak, więc taką też papkę im daję i teraz w tym momencie, jak my staramy się leczyć, więc no dużo. Dużo im dajemy wszystkiego. Żeby je wzmacniać. One muszą być dobrze karmione, dostają przy okazji te lekarstwa, dostają czosnki, no faszerujemy je tak, żeby
pozbyć się tego dziadostwa na pewno, bo my nie wiemy, kury się dobrze zachowują, ale może coś w nich siedzi, wiecie, typu za 2 tygodnie wyjdzie. No, a przede wszystkim, my nie jesteśmy ekspertami. My mówimy tutaj na naszym przykładzie, na naszym siedlisku, jak to A szukamy, wygląda. Wiecie, szukamy, to nie jest tak, że odwalamy jeden film i już my wszystko wiemy. Tak. Szukamy tego, no wydaje nam się, że... Czasami nam wyjdzie, czasami nie wyjdzie. No, uczymy się też. To nie jest takie proste, bo kury mają wiele chorób i nie zawsze wszystko w nie trafia. A to wiecie sami. Dokładnie. Dobra, co robiliśmy jeszcze w związku z tymi naszymi chorymi kurami? Zawaliliśmy na początku, co będziemy gadać z tymi młodziakami, co mówiliśmy już 100 razy. I dlatego teraz jakby zdwojona energia. No lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc właśnie stwierdziliśmy, że będziemy tak robić. Wapno i popatrzcie, co 3 dni robię taką posypkę lukrowaną. Bez obaw, kurki tego nie jedzą. One zaraz tutaj się... Poza tym my wiemy, że nawet jakby dziobnęły, to im nie zaszkodzi. Wiele osób mówiło, że nieraz widziało, że tam wpieprzała wapno i nic się nie stało kurze. To jest taka, wiecie, no nie wiem, dezynfekcja troszeczkę. Szybka, przed wiosną, gdzie to wszystko będziemy myli. No ale teraz trzeba sobie jakoś radzić, do wiosny jeszcze daleko. Tak, a teraz znowu nie chcemy nic tutaj ruszać, ponieważ kurnik jest stosunkowo dobrze ocieplony przez ten kompost. Nie śmierdzi. Mówię, no jak pozbyliśmy się tego choróbska. No mamy nadzieję, że się pozbyliśmy. Znaczy, no, na razie mówię, od tygodnia nic nie widzimy podejrzanego. Tak, kurki widać, że kolory im powracały, nie są osowiałe, są żywe. Nieśność o dziwo wam powiemy, że trzymała się cały czas tak na do tym końca, samym poziomie. Prawda? Nie to było dziwne. Tak. Chyba, ale żebyśmy mieli. Taka... Chyba kochani, żebyśmy mieli jeszcze większą, gdyby nie ta choroba. A, no wydaje mi się, że tak, że któreś jakieś kurki nie niosły w tym czasie, a my się i tak cieszyliśmy, bo było wysoko, nie? Dokładnie. Bardzo możliwe. Jesteś młoda? No, to jest jedna z młodych kurek właśnie. Zobaczcie, jak to piękne, jaki ogon. Mają na 3 dni wypas naszym zdaniem. I teraz robimy tak już któryś raz z kolei. Żeby absolutnie, znaczy absolutnie, żeby jak najmniej tych patogenów, które może są, na pewno są w ściółce, bo wyszły z kałem, żeby jakby no, je nie atakowało. I to plus właśnie leki, to wszystko co robimy na razie no jakby wróży dobrze, wróży bardzo dobrze. I teraz Crowdy sposób też gdzieś wynaleziony. Wynaleziony. Nie wiemy na ile on działał, ale wydawało nam się, że pomagał, prawda? Wydawało mi się, że kurki coś zaczęły trochę bardziej być takie żywe. A wiecie dlaczego? Mieliśmy jedną kurkę z młodych, właśnie tych co tam przeszły i charczała. Ale tak naprawdę już było z nią źle. Znowuż nasze zaniedbanie, bo trzeba było bardziej to... My dawaliśmy czosnek, wiecie, wszystkie te takie leki zwyczajne. Bez tiamogenu jeszcze. Bez tiamogenu. I tak. To nie pomagało. Trzeba było szybciej reagować. Tak, ale no, wyczytałam tak samo też na forum, że co niektórzy z Was podają 1/4 aspirynę. Na kurkę. Ja wcześniej podawałam, że dawałam 1/4, rozpuszczałam wodzie i strzykawką, ale to chyba nie był taki fajny sposób. Gdzieś ktoś mi podpowiedział, żeby wziąć trochę jakby z kaszą manną i tak zrobiłam. Wzięłam 1/4 tabletki, pokruszyłam z kaszą manną, takie malutkie kuleczki i do dzioba jej to wpychałam no i zjadła. Tak samo pomiędzy tym również 4 nawet i jedna dostała i 6. No, ziarenek pieprzu całych. Ale powiem wam, że dziwne, nie wiem, czy je rozgrzewać, czy coś, zaczęło się poprawiać. Zaczęło się poprawiać. Nie ewidentnie. Wiem, nie wiem, czy to było, czy to coś innego. To jest, no słuchajcie, no, nam kur to nie zabiło i wydaje nam się, że pomogło. Do waszej oceny. Dokładnie. Dobra. No i smakołyk na koniec. To jest mięso. Mięso ma 83%. To jest wołowe mięso z tłuszczami i trochę z ziarnem. I nie jest takie pasteryzowane, więc nie pachnie w żaden jakiś taki brzydki sposób, że można było powiedzieć o coś nie tak. Jest stosunkowo tanie, bo kosztuje w promocji jak jest po 3,50 czy 60 za kilogram. Więc to wychodzi właściwie, soja chyba tyle kosztuje, co nie? A mięso, zaraz coś zobaczycie, tylko to może tam się przeniesiemy, bo tam więcej kurek jest. No to i tak będą jadły. Popatrzcie, co się dzieje.
Kurde, nie walcie w nóż. O, teraz to widzi, wszyscy widzimy. Popatrzcie, co się dzieje, to jest zabijanie się. To jest zabijanie się o mięso. No i gdzie to do tego błota wrzuciłaś? Ty ciapolindo. Tutaj widzicie trzy ząbki czosnku, to jest około 150 gram w naszym przypadku i używamy ich na 15-litrowy baniaczek wody. Wiecie, to takie standardowe, te co tam no, zawsze to, widzicie to, co u nas. To zawsze u nas mamy. Obieramy, wyciskamy, więc troszeczkę jest zabawy przez praskę. Tak, zalewamy letnią wodą i odstawiamy na 2 godziny, żeby po prostu ten czosnek uwolnił wszystkie swoje dobroci do wody. W tym momencie po 2 godzinach to przecedzamy. Eliksir dajemy do baniaka i rozcieńczamy go w wodzie, a cały ten miąższ, który został z czosnku, dodajemy im do paszy, więc nic się nie marnuje. Jest wtedy taka fajna, ekstra mocna dawka dla kurek. I później jak stara nie patrzy, stary idzie i tą paszę z ten czosnek wylizuje, bo to jest niezły podobno afrodyzjak na kobiety. Mhm. Tak słyszałem. Tak. To teraz wiesz, dlaczego do domu Cię nie wpuszczę. No i takie coś tutaj pakujemy do słoika. Naszą aromatyczną miazgę. Teraz, żeby była letnia woda, nie gorąca, ale też nie zimna, bo jak jest letnia woda, taka delikatnie ciepła, no to wiadomo, to się szybciej te wszystkie substancje uwalniają do wody. I zostawiamy taką miksturkę na około 2 godziny. Pychotka. Wezmę tylko... O, zakryję, że te aromaty nie muszą nam po domu spacerować. Przelałam do 2 słoików, bo w jednym było, nie miałam takiego dużego, więc lepiej w 2. Tym oto smacznym akcentem. Wredna jest, wredna uwaga. Nie, bardzo zdrowym. Tak, bardzo zdrowym, a wiesz jak później się capi? Chcieliśmy podziękować Bogu Mile i Reni, Wasze zdrowie. Za to, że jesteście z nami i wspieracie naszą pracę. Tak, doceniacie to, co robimy. Bardzo nam miło z tego powodu, tak jak zawsze mówimy, i to jest prawda, pieniądze zostaną dobrze wykorzystane. Tak. Będzie nasadzeń. Tak, buziaki przesyłamy. Dziękujemy. Trzymajcie się, dziewczyny. No i widzicie, podaliśmy Wam na tacy, może nie złotej, trochę drewnianej, ale drewnianej. Do czego doszliśmy? Do czego doszliśmy? Wszystkie nasze smakołyki, nasze skarby, naszą wiedzę. No i Będziemy tematy rozwijać. Tak. Macie na czas zimowy takie szybkie. Jak chcesz, to piszcie w komentarzach, jak macie jakieś emergency. Pamiętajcie, my nie jesteśmy ekspertami, my się również uczymy. Są ludzie znacznie bardziej doświadczeni od nas. My doszliśmy do tego, co doszliśmy i w tym momencie to widzicie. Także smacznego dla Was i dla kurek. Uśmiech. Pozytywna energia dla kury. Tak. Tańce z kurami, imprezy wieczorne. Spirytus, alkohol, seks bez piór. Z kogutem. Z piórami. Bez piór. No, to my, przyziemni. Miłego dnia. Hej. Miłego, trzymajcie się, pa, pa. Karencja na jajka. Przepraszam. Bo... No coś ty zrobił. No ja bym ci, żeby cię odsztusić. Bo ty się dusiłaś.